Szczęść Boże, witajcie w polu minowym, w ostatnim już odcinku podsumowującym ten cykl. Dzisiaj powiem o zadaniach młodych małżonków wynikających z relacji z teściami. Pierwsze zadanie takich młodych małżonków to jest szanowanie rodziców. Jednych i drugich. To młodzi małżonkowie ustalają granice swojej nowej rodziny i razem informują o nich rodziców. Grzecznie, ale dość stanowczo, bez zbytecznego tłumaczenia się. Dalej są konsekwentni w strzeżeniu granic swojej rodziny. Jeśli trzeba, to przypominają o nich. Jednocześnie pilnują samych siebie, aby bezpardonowo nie wkraczać na teren rodziców. Dalej dbają o silną, głęboką relację małżeńską. Wiedzą, że miłość matki i miłość żony nie wykluczają się, ale się uzupełniają, bo są to dwa różne rodzaje miłości. Zatem nie ma tutaj sensu żadna rywalizacja. Dalej nie krytykują się nawzajem publicznie, na przykład przy rodzicach, przy znajomych. Na to nie ma miejsca. Sprawy, małżeństwo swoje sprawy wyjaśnia między sobą. Budują autorytet współmałżonka. Dalej nie dają sobie wmówić, że dla świętego spokoju trzeba rodzicom zawsze ustąpić. To jest droga donikąd. Dalej cieszą się nowymi pasjami swoich rodziców. Czasami może trzeba ich jakoś zmotywować i wydobyć z nich te pasje, żeby się trochę zajęli swoim życiem. Nie zgadzają się na emocjonalne szantaże. Raczej podziękują teściom za pomoc, która ma swoją cenę. W sytuacji, kiedy naprawdę potrzebują pomocy, korzystają z niej, ale jej nie nadużywają. Wiedzą, kiedy powiedzieć dziękuję, teraz już zajmiemy się tym sami. Dalej stoją w obronie atakowanego współmałżonka, nawet jeśli krytykiem jest własny rodzic. Dalej dbają o autorytet starszego pokolenia, ucząc dzieci szacunku dla dziadków. Sami rozwiązują małżeńskie nieporozumienia, nie szukając koalicjanta w osobach rodziców. To nie jest dobry koalicjant. Lepiej, jeżeli jest sytuacja konfliktowa, której nie jesteście sobie w stanie sami poradzić, wziąć kogoś z zewnątrz, który będzie neutralny. Wysłuchają rad rodziców, ale wiedzą, że nie muszą ich koniecznie stosować. To jest tylko głos doradczy, ale nie zobowiązujący do niczego. Wiedzą, że mają prawo samodzielnie decydować o sobie i o swoich sprawach, na przykład o wystroju mieszkania, o diecie, o wakacjach, o mieszkaniu, o takich wszystkich rzeczach ważnych i istotnych. Dalej wiedzą, że to oni są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Nie możecie zrzucać winy wychowania na dziadków, bo oni nie są od wychowywania dzieci waszych. Dalej, jeśli słyszą zasadną odmowę, respektują ją. Na przykład, kiedy rodzice mówią, że nie mają siły zająć się wnukami. Nie obarczają rodziców wszystkimi swoimi problemami. Nie wykorzystują rodziców, na przykład finansowo. Zakładają, że rodzice teściowie mają dobre intencje. I też nie szantażują dziadków dobrem wnucząt, aby ich do czegoś przymusić. To nie jest tędy droga. To tyle z podsumowania tej całej serii. Mam nadzieję, że te 20 kilka odcinków, które nagrałem, pomogą wam w lepszym budowaniu relacji rodziców z waszymi młodymi, dorosłymi już dziećmi, a także każdego młodego małżeństwa z ich rodzicami. Bo to postawienie odpowiednich granic, bycie na odpowiednim swoim miejscu powoduje, że te relacje są zdrowe, szczęśliwe i uświęcające każdą rodzinę. I rodzinę rodziców, i waszą rodzinę, młodą rodzinę, którą dopiero rozpoczynacie tworzyć albo budujecie. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.